Witam pana starostę. Mamy do pana taki zestaw. Zestaw. Dobra. Podróżny. Przepuszczamy trasę do mieszkańców. Okej, dobrze, to jeszcze się przywitam. Dzień dobry. Dzień dobry. Co miło. Dzień dobry. Pierwszej duże! Zwyciężymy w pierwszej turze. Gwarantem współpracy, dobrej współpracy rządu, większości parlamentarnej i prezydenta jest pan prezydent Andrzej Duda. W innych sytuacjach, jeżeli kto inny byłby prezydentem Rzeczypospolitej, to tej współpracy nie będzie. Dorobek 5 lat zostanie zagrożony, no i rozwój Polski będzie niemożliwy. Proszę dla pani Ulanowicza, dziękuję uprzejmie dla pana. Bardzo dziękuję. Parking może tam dalej, a do kogo należą te pola? Część do fotowoltaiki to jest paranka. A tam dalej? Tam dalej prawą część kupiłem do tych drzew, a lewą część kończy się przed słupem. Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękujemy za przybycie na spotkanie z panem ministrem obrony narodowej, panem Mariuszem Błaszczakiem. W pobycie wołomińskim pan minister w dniu dzisiejszym rozpoczął swoją wizytę. Od razu byliśmy na bazarku w Radzyminie, następnie pan minister zwiedził sanktuarium matki Jana Pawła II, Ojca Świętego. A teraz, panie ministrze, znajdujemy się na ulicy Wileńskiej, centrum Wołomina. Inwestycja, która była realizowana w zeszłym roku z programu rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Uzyskana kwota 9 milionów złotych pozwoliła w krótkim czasie, kilka miesięcy, tak naprawdę 7 miesięcy trwały prace remontowe. I odcinek tutaj, który pan widzi, został wyremontowany. Później będzie oczywiście możliwość, przejdziemy z panem ministrem, taki krótki spacer zrobimy z mieszkańcami. Ja oddaję go panu ministrowi, tak żeby można było teraz ułożyć. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, dzień dobry przede wszystkim. Bardzo dziękuję, że możemy wspólnie właśnie tu w Wołominie
powiedzieć, że te 5 lat, kiedy pan prezydent Andrzej Duda jest prezydentem Rzeczypospolitej Polski, to był dobry czas dla Polski. I zależy nam na tym, żeby kolejne 5 lat, jakie przed nami, także były dobrym czasem dla Polski. A warunkiem tego, żeby to był dobry czas dla Polski, jest prezydentura pana Andrzeja Dudy. Bo pan prezydent Andrzej Duda jest gwarantem tego, że Polska będzie się rozwijała. Jest gwarantem utrzymania tych osiągnięć, które ma Polska podczas ostatnich 5 lat. Bo gdyby doszedł do władzy ktoś inny, no chociażby ten główny konkurent, obecny prezydent Warszawy, to pewnie powiedziałby, że nie ma pieniędzy na nic, bo przecież już Polską rządzili i mówili, że na nic naszego kraju nie stać. Skoro transferowali olbrzymie pieniądze, z samego VAT-u nie wpłynęło do budżetu w ciągu tych lat ćwierć 250 miliardów złotych, no to znaczy, że te pieniądze wypływały z Polski, nie trafiały do polskich rodzin. A Prawo i Sprawiedliwość i pan prezydent Andrzej Duda jest gwarantem tego, że pieniądze będą trafiały do polskich rodzin. Mimo patrzcie państwo, jak się złoszczą. No to widać postawę tych ludzi. Ale proszę państwa, ważne jest to, żeby pan prezydent Andrzej Duda został wybrany w pierwszej turze. Jest taka szansa. A więc zróbmy wszystko, żeby tak się stało w imię przyszłości naszej ojczyzny, w imię rozwoju naszej ojczyzny. Jesteśmy w Wołominie, jesteśmy w miejscu, które zostało zmodernizowane. To rondo zostało zmodernizowane, to skrzyżowanie zostało zmodernizowane z Funduszu Dróg Samorządowych, a więc z programu utworzonego przez rząd, z programu popieranego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Przed chwilą byłem w szpitalu wołomińskim. Inwestycje związane z rozwojem szpitala to również dotacje z budżetu państwa. Niebawem powstanie Fundusz Modernizacji Szpitali. To jest kolejne źródło finansowania, bo opieka zdrowotna w naszym kraju wymaga jeszcze większych nakładów. Chciałem przypomnieć, pokazać liczby. Kiedy w 2015 roku Narodowy Fundusz Zdrowia, wtedy kiedy pan prezydent obejmował urząd, wynosił 70 miliardów złotych, dziś już wynosi 105 miliardów złotych, a więc nakłady na zdrowie są dużo wyższe i one będą jeszcze wyższe, tylko warunkiem tego jest prezydentura pana Andrzeja Dudy. Jeżeli stałoby się inaczej, byłoby to źle dla Polski, dlatego że inny prezydent spierałby się z rządem, blokowałby wszystkie inicjatywy, jakie rząd podejmuje. Prezydent, jeżeli ma złą wolę, a widać, że prezydent Warszawy ma złą wolę, a więc ta zła wola byłaby przekładana na blokadę wszelakich inicjatyw rządu polskiego, co wiązałoby się rzeczywiście z paraliżem decyzyjnym. A więc zróbmy wszystko, żeby Polska się rozwijała, zróbmy wszystko, żeby pan prezydent Andrzej Duda został prezydentem na drugą kadencję. Dziękuję. Brawo. Andrzej Duda w pierwszej turze, 3-4. Andrzej Duda w pierwszej turze. 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 I daj nam Boże. Bardzo dziękuję. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo dziękuję panie ministrze. Zapraszamy państwa do wspólnego spaceru z panem ministrem. Obejrzymy ulicę Wileńską, inwestycję, która powstała w zeszłym roku, na którą mieszkańcy czekali kilkanaście lat, aby powstała. Dotychczas nie było środków. Ten krótki odcinek to jest blisko 10 milionów złotych. Proszę państwa, budżet całego powiatu na inwestycje względem roku w 12 gminach to jest ponad 20 milionów, więc zobaczcie państwo sami, jak to jest potrzebna pomoc. 10 milionów złotych, to jest połowa budżetu powiatu na tylko kilometr drogi, gdzie pozostałe. Ja dzisiaj rozmawiałem też z mieszkańcami i te inwestycje kolejne, które realizujemy na terenie Wołomina, to jest ulica Stulecia w Zagościńcu i ulica Materewicza w Osowie. Proszę państwa, pozyskaliśmy w zeszłym roku ponad 50 milionów złotych na inwestycje drogowe tylko dla mieszkańców Wołomina, a pieniądze wypłacone z 500+,
dla dzieci to jest ponad 600 milionów złotych w sumie razem, jeśli chodzi o... więc tak jak widzicie, ta pomoc jest olbrzymia i bardzo dziękujemy. Brawo dla pana starosty! Brawo! Piękna ulica Wileńska jest, pięknie! No, fundamentalne znaczenie, fundamentalne znaczenie. A to w polityce zagranicznej też. Jak patrzą inni, jeżeli państwo jest ludne, jeżeli jest dużo ludzi, no to wtedy można tam inwestować. Liczą się z takim krajem. A jeżeli państwo jest małe, to musi być tam gdzieś przypięte do innego. Chociaż rządu nawet najlepszy gospodarz, nawet jakby chciał, no to dużo nie jest w stanie zrobić. Tak jak mówiłem, budżet nasz na drogi, na remonty, na wszystko to jest 22 miliony złotych na cały rok. A sama ta ulica, ten kilometr drogi to było 10 milionów złotych, więc gdzie reszta, gdzie inwestycje, które są potrzebne. Mamy 400 km dróg, w ogóle chcę powiedzieć. Więc te inwestycje, które zrobimy teraz w tej kadencji, to tak naprawdę kilkanaście lat musiałoby być robione z pieniędzy z tych, prawda, powiatu i z tego. Na przykładzie ulicy Kasprzykiewicza w Osowie, tutaj od Majdanu, powiat sobie założył tą inwestycję i udawało się w ciągu roku zrealizować 2 km drogi, prawda, a całość to jest 7,5 km, więc już widać, że praktycznie kadencja jedna to żeby zrobić w ogóle ten odcinek drogi. No więc bez rządu tutaj w ogóle byśmy leżeli na łopatkach. Ale wszystkie inwestycje, jakie teraz się odbywają w mieście, w naszym mieście, no powiedz. To jest bardzo dobrze, tak dalej. No ty, pan musi wyjrzeć przede wszystkim. Znam pana starostę świetnie sobie. Bardzo dobrze. Główne ulice przeciwnie, to są powiatowe. No, powiatowe są drogi, a miejskie... Rozwija się. No można powiedzieć, że chyba najwięcej z tych dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w skali województwa mazowieckiego do powiatu łomickiego, tak? W zeszłym roku, tak, no to byliśmy liderem nawet w Polsce, nawet możemy się pochwalić. W zeszłym roku, to ponad 50 milionów, to byliśmy najlepsi. Teraz trochę mniej, no ale inni też muszą skorzystać, nie wymagajmy za wiele. Ale energicznie pan starosta sobie radzi, te inwestycje są robione, są kończone, bo też taki problem gdzieś tam się pojawia, że pieniądze są rzeczywiście zagwarantowane, inwestycja nie jest realizowana, a tu sprawnie pan starosta działa, także bardzo się... Przystał. Przystał. Przystał.